Także dzisiaj dziesiątka już, dziesiąty mamy. No. Pan dobrze przyszedł pijany, skoro... No, nie aż tak pijany jak kiedyś, ale widać było, że pijany, a ponieważ ja wczoraj miałam też, prawda, swoje przyjemności, więc musiałam się napić wyżyć, więc wiesz, no, kiepsko trafił. No, zjechałam właśnie. Go lub, no. No i w sumie dla jego dobra. Tak. Chciałam jeszcze raz, nasz mąż w serdecie. Najpierw wody już dostaniesz ode mnie. Mądry to nie rozmawia z pijakiem, bo to jest zarozumiałe, agresywne i powiedziałam ci jeszcze raz, może uderzyć. No to ja oddam, bo ty jesteś moherowa i wy moherowi się bijecie, kłócicie, ale mówię jeszcze raz, mądry głupiemu ustąpi, ale ty nie możesz być mądry, ale jesteś głupia, no to byś się tłukła, a nie rozumiesz, że tu nie wolno głośniej mówić, się tłuc, się bić i ty oddasz, ty lekceważysz w ogóle sytuacji, w jakiej się znalazłaś teraz, tu ma być cisza, a ty mówisz takie rzeczy, że po prostu no... Spać. No, skandal. Co skandal? To ona, nie ja. Skandal, bo po prostu jak przyszedł pijany, to żeby poszedł spać, a nie żeby z nim gadać, a nie żeby się z nim droczyć, a jeszcze mu oddam. No to głupia. Głupia Mańka. No mojej matki też przychodziła taka głupia Mańka, to myśmy jej papieloty na głowie tam rzucały. Ona jadła ogórki, kiszone kapusty i takie różne rzeczy lubiła. I my jako te dzieci właściwie to lubiłyśmy, jak do matki przychodzi jakaś Mańka. I tak myśmy po prostu z niej się tej Mańki nabijały. No też dawno umarła, ale miała taką córkę podobną do Elżbiety Dmoch. No ale ponieważ wtedy ten 2+1 tutaj szalał strasznie, proszę Państwa, no to ja nawet wiem, gdzie ona to było śmieszne, że ona miała tak piękną córkę, podobną do Elżbiety Dmoch, a sama była tą taką Mańką i po prostu lubiła wódkę pić i te tam jakieś słoninę, chleb, no kiełbasę, no wszystko, ale lubiła ogórki i chleb razowy, no to kupa śmiechu. Bo to chleb razowy, to wiecie Państwo, żeby te szare komórki krążyły, a biały rzeczywiście jest niezdrowy. Ale ludzie jak nie chcą być głodni, to tam się nie patrzą, aby smaczne było. No. W ogóle czujcie przez te dyskonty, panie. Lekarze i farmaceuci czują lekami. Także proszę Państwa, spotkałam tą w okularach sąsiadkę. No chciałam jej powiedzieć, że tutaj wczoraj, ale już trzeba było ciut sekundę wcześniej. No nic, bo ona by wiedziała, że ta ma kochanków i po prostu wszędzie tutaj pod drzwiami ktoś śpi. Że ludzie śpią, ludzie jakoś na klatkę. Też mówił taki, że bezdomnych gdzieś tam na klatce, ten Rysio Kaleta mówił, że tam gdzieś... na klatce, ja mówię, no i co takiego? A mówię, ale on jak tu w lasu, jak tu jest tak bramka, stróż, tu jest jeszcze i domofon. No. Także proszę Państwa, Warszawa modląca się. Warszawa moherowa, co, kto, no, ile, za co, bazar Różyckiego, Szembeka, kłótnie, awantury, krzyki, no i w ogóle skandale. Także buziaczki, no i jeszcze proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Niech sobie pośpiewają, zaraz będzie felieton, zaraz taka fajna w Polskim Radiu Białystok, Biesiada, Ewa Biesiada. No jak ona napisała felieton, to niesamowite, jak pięknie czytała sama te felietony. Pewnie dawno już tam nie pracuje, ale tu inna z Polskiego Radia Białystok wygrała nagrody Melchiora w Teatrze Powszechnym, który to teatr teraz taki na topie się stał. Proszę Państwa,
że z Polskiego Radia Białystok zwyciężyła pierwszą nagrodę. Taka no, pokaźna kobieta, blondyna, fajna, z mężem przyjechała, nawet z nią rozmawiałam, że myśmy kiedyś były ze 2-3 razy na Świerkowej 1. Tam wspaniale jest, wspaniale, i to nadaje na całą Ruś, na całą Białoruś. Jak ktoś chce, to może w internecie znaleźć. Już nie powiem, jaka to jest częstotliwość, ale jest. Zapraszamy serdecznie, aby człowiek mógł żyć wiecznie, aby mógł żyć zdrowo, być zdrowy i nie kłócić się o szpilkę, bo tutaj właśnie, szczególnie w Warszawie, jak już wcale w tego Boga nie wierzą, mohery. Co? To, no, ile za co w 523, jak wracam z Bemowa, z Woli, czy w tramwaju stołecznego miasta Warszawy, na moście Łazienkowskim, na moście Poniatowskiego, to oni tym wzrokiem bazyliszka, bo tu na Starówce też jest i bazyliszek, mogliby się pozabijać.